Łukasz Rajewski, tuż po ważeniu na KSW30. No cóż, ważenie oko w oko z kolegą, no powiedzmy klubowym. Czy to jest właśnie tego rodzaju ciężar, jakbyś walczył z kolegą klubowym, czy jednak wiesz, bo to jest filia, to troszeczkę jesteście mimo wszystko sobie dalsi niż koledzy typowo klubowi. Znaczy nie no, typowo kolega klubowy to był Gamer albo Borys, no i a to jest no inny klub tak jakby, nie? Znaczy mam taką samą nazwę, ale chłopacy oni byli u nas dwa razy, może trzy i no tak traktujemy to jako trochę inny klub. To jest akurat trochę typowo tendencyjne odnośnie fryzury, ale czy cokolwiek jest nowego w tej fryzurze, ja już nie jestem w stanie sprawdzić porównać wszystkich. Nie, to samo co mają chłopacy. Okej, ale czy to jest nowa wersja, czy ta sama wersja, co ostatnio? Ta sama. Okej. Twój rywal, właśnie, jak to jest z twoimi rywalami? Czy tak naprawdę, czy ty masz jakieś takie preferencje? Już nawet wiem, rozumiem, że rodzina Rajewski walczy ze wszystkimi, ale czy masz takie preferencje na przykład, że pewne walki kręcą cię bardziej niż inne? Nie, ale nie rozumiem trochę pytania. Czy na przykład pewien zawodnik, który prezentuje jakiś wysoki poziom, tak? Wyższy, niższy, no ktoś na pewno bardziej, wiesz, z kimś chcesz bardziej bądź mniej walczyć, tak? Jak jest... Tak. Znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o to, to mi bardziej pasują ludzie, którzy preferują zapasy albo walkę parterową. No wtedy ja mam tą swoją mocną płaszczyznę, nie? A wtedy jakby był przeciwnik, który mocny uderzacz, no to wtedy musiał się zastanawiać trochę nad też walką w dwóch płaszczyznach, nie? Mhm. Ale teraz jestem przygotowany na walkę w każdej płaszczyźnie tak naprawdę i o tyle będzie ciekawiej. A walki z mocnymi rywalami nakręcają, dodatkowo mnie motywują. Mhm. Właśnie po ostatniej przegranej w KSW, czy ty jesteś zaskoczony faktem, że skorzystano z twoich usług ponownie? Nie. Po prostu... Słyszałem, że tak może być i za niedługi czas. Obiecałeś właśnie, że weźmiesz się jeszcze bardziej w garść, bo rozmawialiśmy tuż po walce. Właśnie jak to wyglądało? Jak wziąłeś się w takim razie w garść? Wziąłem się bardzo mocno w garść. Spędziłem trochę więcej czasu na siłowni. Więcej poświęciłem zapasom, więcej poświęciłem stójce i też asymetrycznie trochę więcej parterze. Czy po części Poznań stał się już takim twoim rodzinnym miastem poza Płockiem? No tak, jestem tu już 3 lata i tak. Rozpoznają cię już ludzie? Zdarza się. Tak i jakoś... to jest dla mnie ciekawe, bardziej niż w Płocku. Teraz jakoś to się zintensyfikowało przed galą? Nie, to już było jakiś czas temu. Twój brat Robert, który przez moment miał mieć walkę z Pawłem Kiełkiem, akurat na Fensześć, że tak zajdę na ten temat, on będzie zdawał do szkoły strażackiej, czyli chyba tak jak ty, to jest jakieś tak... Nie, on nie może już tam zdawać. Proszę? On już tam nie może zdawać. Nie może zdawać? Nie, do 23 roku życia to jest. Ale było tak, że miał zdawać, bo miał walczyć... Na... zdawał nawet. Czyli może walczyć z Pawłem Kiełkiem. Chyba, że do jakiejś innej szkoły idzie, ale z tego słyszałem, że nie chcę walczyć z Pawłem, bo to ma na 70, tak. A Robert 66 waży na co dzień, więc to jest bez sensu. Jak to jest? Samo tak doradzałem. Bo przyznam, że ja troszeczkę już nie nadążam właśnie za całą waszą rodziną fighterską, tym bardziej, że jakby nie ma typowych takich serwisów informacyjnych o sportach walki uderzonych, które by gromadziły właśnie... Ile wy macie w sumie tych walk w sportach uderzanych? Uderzanych? No ja mam... trochę ponad 200, a to są amatorskie. No łącznie z tym, tak, chodzi o amatorskie głównie. No ja mam ponad 200. A bracia, pamiętasz, kojarzysz? Nie. Więcej? Nie, więcej pewnie nie, myślę, że coś w tym stylu. Pewnie. I na koniec, czy uważasz, że ten twój pojedynek ma szansę, żeby skończył się przed czasem? No, znaczy na pewno jestem przygotowany na pełen dystans, ale wiadomo, jeśli coś wpadnie, jakiś cios albo poddanie, to tak się skończy. Dobrze, to w takim razie życzę... Mówię o sobie. No tak. W takim razie bardzo dziękuję za wywiad. Powodzenia. Dzięki.